A czym się zajmowała Maria Konopnicka? Odkryła rad i polon, czyli chemia. Chemia. Maria Konopnicka. Chłopi to która część dziadów? Ja chyba tylko drugą czytałam i tam coś było z tym. Z chłopami? No. Kto napisał Granice naukowskiej? To jakieś podchwytliwe pytanie. Tak, tak. Więc? Sienkiewicz. Wymień trzy spółgłoski. A. Nie, zaraz. Szybko, szydzi szybko. I chy. CH. A mężczyzna? Wiedziałem. Wiedziałeś? Wiedziałem. Widziałeś to kiedyś? No to dawaj. Mężczyzna, dawaj. M-E-N... Z... My... E... Szy, czy... Nie. Co łączyło Wisławę Szymborską i Władysława Reymonta? Związek. Jaki związek? Małżeński. No nie do końca, nie do końca. Napisali pewnie jakąś książkę razem. 5 sekund, aby wymienić 3 lektury. Pan Tadeusz, Bitwa pod Grunwaldem i Wesele. Bitwa pod Grunwaldem? Powiedz mi, czym zajmował się Ernest Hemingway i czy był spokrewniony z Taco Hemingwayem? Pewnie jego brat. Przeliteruj słowo mężczyzna. M, E, Ż, C, Z, Y, N, A. No, czegoś zabrakło w tym twoim Czego? Mężczyźnie. Mężczyzna. Nie, powiedziałeś mężczyzna. Czyli to jest po prostu taka ludzka szczyna, mężczyzna tak zwana. Co to jest oksymoron? Nie wiem. Coś z lekami mi się kojarzy, z jakimś składnikiem leku, tak? O, oksymoron dodajemy do tabletek bólu głowy. Jakiej narodowości był Lem? Lem, Stanisław Lem? O jest. I teraz na pewno wiem, że nie był Polakiem i teraz będzie taki nagłówek, nie? Albo Austriakiem, albo Czechem, albo Węgrem, takie już widzę te nagłówki. A dlaczego uważasz, że nie był Polakiem? Nazwisko, Lem mi się nie zdaje takie polskie. Przeliteruj słowo mężczyzna. M, E, Z kropką. Prawie dobrze. Druga litera to było M i później? Eł. Eł. Jesteś pewien, że jest litera E w słowie mężczyzna? Tak. Które z tych utworów napisał Adam Mickiewicz? Pana Tadeusza czy dziady? Dziady napisał. A kto napisał pana Tadeusza? Pana Tadeusza, o Jezu. Jezu, dlaczego oni wszyscy mają takie pojebane nazwiska? Ja pierdzielę. Adam Mickiewicz i takie straszne. Pana Tadeusza to chyba napisał Henryk Sienkiewicz, tak? Bo on takie mądre książki pisał. Tak, Henryk Sienkiewicz napisał pana Tadeusza, bo jest taka wódka, to pamiętam. A dziady napisał Adam Mickiewicz. Czym zajmował się Stańczyk? A jaką funkcję na dworze pełnił? Jako strażnik. A co to jest oksymoron? Nie wiem, ale chyba coś z kamieniami szlachetnymi, nie? Kamień szlachetny, czy tak? Czy minerał? Bo coś by mi się z tego kojarzyło. Zośka, Alek i Rudy, jakiej lektury są bohaterami? Zośka, Alek i Rudy, Kamienie na szaniec? Tak. Czy ty umówiłbyś się z Zośką? Z Zośką. Całkiem niegłupie imię, więc myślę, że... Imię Zośka ci się podoba? Mogłoby być miło, jakbyście się umówili. Chociaż to źle, bo moja dziewczyna mnie teraz zabije, jak usłyszy, że się Zośka podoba. Tym bardziej, jak się dowie, że Zośka był facetem. Czy zdalibyście maturę w 2019 roku? Nie wiem, ale quizy w aplikacji Quiz House, maturalne quizy to sprawdzą. Zapraszam, link w opisie.